Występ. Dziękuję pani Annie Boczoń i pani Sylwii Dżubuli za przygotowanie uroczystości. Witam bardzo serdecznie pana wójta, wszystkich pracowników. Kochani, w dniu Święta Edukacji Narodowej chciałabym skierować swoje słowa do wszystkich pracowników przedszkola, do nauczycieli, pań pomocy, do pań kucharek, pani sekretarki i pana Gienia, naszego rodzynka. Dziękuję wam za codzienny trud, za wasze zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkola i naszych wychowanków. Dziękuję za waszą otwartość i taki profesjonalizm w wykonywaniu swoich obowiązków. Było mi to naprawdę szczególnie bliskie w tych ostatnich niespełna 2 miesiącach mojej pracy na stanowisku dyrektora. Dzięki wam to przejmowanie obowiązków było dla mnie takie naprawdę płynne i sprawne i myślę, że też przedszkole nie odczuło za bardzo tej zmiany. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, że codziennie stwarzacie tutaj taką atmosferę przyjaźni, że czujemy się tutaj w pracy jak w takiej jednej wielkiej rodzinie. Życzę wam, abyście czerpali radość z pracy z dziećmi, żeby mimo trudnych takich czasów w oświacie, w edukacji, jednak praca z dziećmi dawała wam satysfakcję i była motywacją do dalszego rozwoju zawodowego. W dniu też właśnie Święta Edukacji Narodowej przyjęło się, że dyrektor przyznaje nagrody za zaangażowanie na rzecz placówki.
Ja pozwoliłam sobie też przyznać kilka takich nagród i chciałabym w tym roku bardzo serdecznie podziękować pani Małgorzacie Staniec za ogromne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, za również ogromne osiągnięcia w pracy. Doskonalenie warsztatu pracy i pozyskiwanie nowych kwalifikacji, które na pewno wpływają na rozwój placówki. Także dziękuję jeszcze raz. Miejsce w przedszkole nie istniałoby również bez pracowników obsługi, którym dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za waszą pomoc i pracę. I tutaj szczególnie w tym roku chciałabym wyróżnić i podziękować pani Barbarze Umińskiej, która jest naprawdę taką dobrą duszą tej pracowniczki. Za zaangażowanie i codzienną pracę. Katarzynie Kordeszce, która również działa tutaj w banach każdego dnia. Jeszcze raz i przekazuję głos panu wójtowi. Chciałem złożyć wyrazy uznania i podziękowania, bo wasza praca jest trudna i wyjątkowa. Rodzice powierzają wam do opieki najmłodsze dzieci w pełnym zaufaniu. Wasza praca jest i odpowiedzialna po prostu za bezpieczeństwo i za wychowanie najmłodszych i wyrazy szacunku i wyrazy uznania. I ta kwestia, o której wielokrotnie mówię podczas pracy, podczas spotkań z nauczycielami, efekty waszej pracy czasami przychodzą szybko, tak jak dzisiaj widać było po tym występie, ile też dzieci włożyły pracę, ale z pewnością zdrowacy. Ale czasami te efekty przychodzą po kilkunastu latach, bo taka jest właśnie praca nauczyciela. Tych efektów na co dzień nie zawsze jest od razu widać, ale to wy właśnie wyposażacie w te podstawowe kompetencje społeczne i edukacyjne i później to, co się dzieje na etapie szkoły podstawowej, to wybudujecie ten fundament. Jak wszyscy wiemy, fundament jest przecież najważniejszy. Wyrazy uznania także dla pracowników obsługi, bo wy też stwarzacie zapewniacie te możliwości organizacyjne, techniczne, żeby to przedszkole mogło funkcjonować. Za to również wyrazy uznania. Dla pani Anny Boczoń. Dla pani Pauliny Rosiek. Za to, co robicie dla naszych dzieci, za to, ile czasu poświęcacie, za opiekę nad nimi, za serce, które wkładacie. I proszę, i życzę przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, samych sukcesów w pracy, w życiu osobistym, zdrowia i uśmiechu.